Już z programu wynikało, że drugi koncert Legionowskiego Święta Muzyki Klasycznej będzie nieco kapryśny, ponieważ jednak chodziło o popisowe kaprysy Paganiniego, stali bywalcy tej imprezy odwiedzili ją tym chętniej. Jak przystało na festiwal z organami w roli tytułowej, najpierw do głosu doszedł ten potężny instrument. Mistrzowi Sławomirowi Kamińskiemu, któremu w niedzielę przyszło go okiełznać, organy wołomińskiej firmy Zych bardzo przypadły do gustu. Postanowił więc wykorzystać ich rozległą paletę brzmień oraz stylistyczną uniwersalność. Na dzisiaj proponuję dwa utwory, które w zasadzie stoją w opozycji estetycznej i historycznej. To jest dawna muzyka francuska w wieku XVIII, François Couperin i jego fragment z mszy, to jest ofertorium, i muzyka polskiego kompozytora doby neoromantyzmu Feliksa Nowowijskiego. I będzie to trzecia część jego 9. symfonii organowej z tematem Bogu Rodzica jako takim naczelnym. Sądząc z reakcji publiczności, artysta dokonał właściwego wyboru. Szczególnie w przypadku dzieła polskiego kompozytora, bo jak to powiedziano w trakcie filmowego rejsu, ludziom bardziej podobają się melodie, które już wcześniej słyszeli. Podczas drugiej odsłony festiwalu wykładowcy Akademii Muzycznej w Poznaniu partnerował Janusz Wawrowski, jeden z liderów młodego pokolenia skrzypków, co zresztą w niedzielę udowodnił. Jak poinformował zebranych niezastąpiony Wojciech Włodarczyk, muzyk jako jedyny w Polsce wykonuje podczas jednego koncertu wszystkie 24 kaprysy Niccolò Paganiniego. W Legionowie obok dzieł innych kompozytorów zagrał 3 z nich, potwierdzając, że lata pracy i wrodzone predyspozycje nie poszły na marne. Trudność ich polega na tym, że w zasadzie jest to kompleksowe kompendium, że tak powiem, techniki skrzypcowej, poza wyjątkiem jednej techniki, której akurat nie użył Paganini w kaprysach, ale one są bardzo ekstremalne, bardzo nastawione na, tak powiem, wykorzystanie maksymalnie możliwości tego instrumentu. Co ciekawe, w przeciwieństwie do wielu kolegów po fachu, Janusz Wawrowski nie gra na wiekowych włoskich, lecz współczesnych polskich skrzypcach. Biorąc pod uwagę ich znakomite brzmienie, taki patriotyczny kaprys można artyście wybaczyć, ba, nawet być mu za niego wdzięcznym. Myślę, że w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat w ogóle technika robienia skrzypiec przez lutników na całym świecie bardzo wzrosła i tak naprawdę instrumenty są budowane coraz lepsze. Wydaje mi się, że tam był taki trochę przestój przez wiele lat, a teraz naprawdę coraz więcej na świecie i również w Polsce jest lutników, którzy, można śmiało powiedzieć, dorównują jakością instrumentu starym włoskim mistrzom. Skoro już mowa o konkurowaniu, w niedzielę artyści występowali razem, ale jednak osobno. Do chęci muzycznej rywalizacji o względy melomanów przyznać się oczywiście nie chcieli. Chętnie za to eksponowali zalety tak kontrastowego zestawu instrumentów. Organy uważa się za króla instrumentów, czyli łatwiej pewnie z królem zjednać sobie przychylność publiczności. Natomiast no, są to tak dwa różne światy, że wydaje mi się, że tutaj publiczność też to będzie miała na uwadze, że organy jednak to potęga, bogactwo brzmienia, skrzypce, wirtuozeria, wyrafinowanie. Poza tym organista jest niewidoczny, także on ma trochę trudniej, bo musi przekonać swoją grą. Skrzypek jako solista może dołożyć do interpretacji gesty, mimikę, co też jest nie bez znaczenia. Tylko może i wyłącznie wpłynąć korzystnie dla obu artystów, którzy po prostu zaskakują publiczność, grając na zmianę, różną muzykę, różne instrumenty. No wiadomo, wydaje mi się, że skrzypce i organy to są takie instrumenty, które stoją, że tak powiem, no, kontrastują ze sobą bardzo i myślę, że to fantastyczne połączenie. Co prawda, to prawda. Jeszcze raz okazało się, że artystyczny szef Legionowskiego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej miał nosa. I oby nie był to raz ostatni.